Chyba nie zabiłem tego gracza, chyba uciekł mi niestety. A nie, jednak jest tutaj. Był jednak w krzaku, nie? Jednak koleś był w krzaku. I to jest on? To jest chyba on, mi się wydaje, nie? To chyba on, no. 18 poziom. W krzaku sobie siedział. Ale wydawało mi się, że rzuciłem tutaj te granaty. Wydawało mi się, że dobrze rzuciłem te granaty. Wydawało mi się, że powinien dostać tymi granatami ten koleś, ale jednak nie. Jednak nie dostał. Normalnie, czyli to są te... Koleś chodzi po dormach, bo słyszę, jak chodzi po dormach. Przebieg na prawo do pokoju. Kurde, ta 50 czasem ma za duży rozrzut, mi się wydaje, no. Czasem troszeczkę za duży rozrzut ma ta 50. Czy wiadomo, no to wszystko zależy oczywiście od amunicji, której używam. No, ale aktualna amunicja niestety daje duży rozrzut. Na dachu jest koleś. Kurde, wydaje mi się, że go zabiłem, nie? Jakby... Nie jestem w 100% pewny, ale wydaje mi się, że... Że go zabiłem, no. Szkoda, że nie mam granatu. Ciepnąłby tam granat do góry. Kamizo, 40 zł. Teraz nie spaliłem? Nie, teraz nie spaliłeś, widzę. Teraz aktualnie, widzę, nie spaliłeś. Teraz akurat ci siadło, no. Kamizo. Teraz nie spaliłeś. Teraz ci dobrze siadło, no. Zadowolony?
Zadowolony z siebie? Teraz ci siadło, no. Dorzucę tak? Dobra, jeżeli on tam żył, najprawdopodobniej teraz nie żyje. Ty kurde dziadziu, nie? Teraz ci siadło, widzę. To on tam... Czekajcie, bo ciała nie ma. To jest mega podejrzane. Ale nikt się nie rusza, nie? Nie słychać nikogo, powiedzmy, żeby ktoś tutaj... Nie, dobra, on nie żyje, czyli on najprawdopodobniej padł... On najprawdopodobniej padł po tej serii, mi się wydaje, z P90. Czyli ten granat najprawdopodobniej nie był potrzebny, bo najprawdopodobniej go zabiłem po prostu z tej serii. Ale zaraz zobaczymy. Tak, z 50 go zabiłem. Ale powiem wam, że twardy koleś był, ale ja się nie dziwię, no ja się nie dziwię, że on był twardy. Jeżeli zobaczcie, jaki on miał sprzęcik, nie? On miał Reduta. On miał A-frame'a obudowanego. To się nie dziwię, że koleś był taki... Taki twardy, nie? Okej. Jezu, ale kto tam strzela, ty? Masakra, to jak tam biją. To jednego mamy chyba mniej. Centralnie dostał, no. Teraz się leczy koleś. Robimy coś głupiego? Kurde no.
za bardzo świeci. Okej. No, dobra, no okej. Powiedzmy, że aktualnie na razie wyszło wszystko. Jednak nie zwiał. Powiedzmy, że aktualnie wyszło. Z tego weźmiemy tylko sobie to i to. Czyli te dodatki do broni sobie tylko weźmiemy. Więcej tak naprawdę nie potrzebuję rzeczy. Pepeki nie potrzebuję. Możemy sobie doładować magazynek. On chyba nie spodziewał się, że tutaj jest to najprawdopodobniej. Najprawdopodobniej koleś tutaj nie spodziewał, że tutaj jestem, bo wyszedł po prostu bez żadnego problemu. Tak, o, po prostu sobie wyszedł koleś. Więc chyba się nie spodziewał tutaj mnie. Teraz pytanie, czy ktoś gdzieś tam jeszcze jest, bo mega świeci mi. Ja nie wiem, czy coś tutaj jest, nie? Ten koleś ma 7 poziom, koleś ma, okej. Okay. Tu mamy TRPK, które tak strzelało. Cały czas. Okej. Okay. Aż 3 znalazł? Ładnie. No zawał na pewno miał, jak do niego strzeliłem, bo nie spodziewał się chyba koleś tutaj mnie. Dobra, noktowizja już nam się nie przyda. Tam w ogóle jakiś gracz jeszcze żyje. Tutaj w ogóle, znaczy nie żyje, tutaj w ogóle jakiś gracz nie żyje. Wiem, że ja tutaj gdzieś rzuciłem granata, nie? Więc któryś z granatem dostał. Ten dostał granata? Jeszcze nie, ten nie dostał granata. Ten z granata nie dostał, okej. Okay. Więc jak ten nie dostał, to musiał dostać ten tutaj. Najprawdopodobniej. No i ten dostał dokładnie. To jest ten koleś. Granaty. Potrzebujemy granaty. Potrzebujemy. Bo nie mamy żadnych. Czyli tak. Czyli mamy jednego, drugiego, trzeciego, czwartego gracza mamy... potwierdzonego, że już niestety nie żyje, nie gra z nami i nie ma go wśród nas, tak? 4 graczy nie ma, jestem 5, czyli prawie połowa serwera, można powiedzieć, że już się wycięła. Noctowizja już się nie nadaje do użytku, więc ją wywalamy, po prostu niech sobie tutaj leży w krzaku. Raczej nie powinien się nikt tym zainteresować. Chyba by uciekali, nie? Zacząłem strzelać, to chyba strzelałem jak dwóch kolesi, uciekło mi. Siemanko Krzysiu, witam na kanale.
Co tam ciekawego? Witam. Powinien tutaj chyba jeszcze jeden gracz być, mi się wydaje. Bo to lutował gracz Skaw ogólnie, bo tu mamy... Tutaj mamy ogólnie gracza Skawa, nie? Więc powinien być chyba jeszcze jeden, mi się wydaje, bo... Słyszałem dwie osoby... Jak biegały do dormu ogólnie, nie? Dwie osoby. Nie wyszło tak, jak miało wyjść ogólnie. Albo i jedną osobę. Może ta druga osoba to był właśnie bot? Co, ustawię się tak, żeby w razie czego mnie z domu nie mogli ściągnąć, a jednak ktoś mnie ściągnął. Z lewej strony mnie ktoś ściągnął, okej. Okay. Ale z prawej mamy gracza z kawa. Ale ktoś do mnie strzelał z tamtej strony, z lewej. Jeszcze granata mi ktoś rzucił. A gracza mamy tutaj i gracz już nie żyje. No dobra, to mamy dwóch w niej, no. A, fryzuję wam na najwyższej jakości, okej. Okay. Nie wiem, o co chodzi z tym YouTube'em, ale wiecie, ten problem YouTube'owy od dłuższego czasu jest. Mamy gracza Skawa, który sobie patrzy w tamtą stronę, tak sobie usilnie patrzy i nie wie, co się dzieje w ogóle. Najprawdopodobniej. A to jest jakiś... A, on ma ten. No dobra. Nie udało się, myślałem, że go trochę troluje tego gracza, no. Myślałem, że teraz truję tego gracza i podejdę do niego na blisko i mu krzyknę do ucha coś, ale... Ale się nie udało. Nie udało się strollować. Dobra, szukam go. Ja tylko muszę trochę energii jednak odzyskać. Czepiasz się, Marcin, i tyle. Widziałem go. Leży. Drugi jest. Kurde, stamina, no. Ona wszystko potrafi zepsuć, ta stamina, no. Dobra, drugi też leży. Wyjło się. Oj, biedny. Poskacz sobie bardziej. Za koleś. Wziął sobie, skoczył. No, skokiem raczej koleś sobie nie uchroni się tutaj przed zgonem.